Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Czeko. Yy, nagrywam ten filmik, żeby powiedzieć Wam. Od razu chciałem mówić, że zapraszam Was na live'a, ale no, zapomniałem się trochę, że to nie ten, nie ten rodzaj filmu. Yy, jeśli ktoś był wczoraj na live'ie, to będzie wiedział o co chodzi, ale jeśli ktoś nie był i ktoś go ominął i tak dalej, to pokrótce postaram się wytłumaczyć o co chodzi. Już widzicie po tytule, no, co, się, co się stało mniej więcej, ale yy, pokrótce Wam. Spróbuję wyjaśnić, co się stało, więc... Streamowałem sobie smajta wczoraj, kiedy nagle... Yy, kiedy nagle na mój telefon zaczęły przychodzić yy, w języku fińskim yy, jakieś e SMS-y, że kod na Steam, żeby zweryfikować przez telefon i tak dalej, nie? No to ja se olałem, pewnie myślę od razu, że jakieś hakerstwo i tak dalej, nie? Yy, no dobra. No to sobie myślę, dobra, spoko. Jakieś dwie, 3 godziny później, kiedy streamowaliśmy sobie dalej... Yy, Jakiś człowiek wszedł na, na moje konto na, na Twitchu, na czakotupkę, wszedł i zaczął pisać, po prostu na moim czacie, zaczął pisać, y, jakieś tam wyzywanie, jakieś od czarnuchów i tak dalej, że y, po angielsku zaczął wyzywać y, gości z Finlandii, z tego co wiem teraz. Y, Zaczął wyzywać wszystkich z mojego konta i zaczął wszystkich banować. Zbanował mi cały czat, nikt nie mógł pisać. Pobanował mi wszystkich moderatorów, wszystkich widzów i tak dalej. Także... Pobanował mi wszystkich i... Także ja skończyłem szybko streama, sprawdziłem o co chodzi, moje konto na Twitch'u zostało zhakowane. Na szczęście szybko odezwałem się do Twitch'a i odzyskałem konto. Na szczęście, ale to nie wszystko. Dzisiaj, kiedy grałem sobie przez nockę tam trochę rankedów, które powygrywałem, jeśli chcecie to możecie sprawdzić na mojej tej, na mojej stronie tam w historii, tam trochę powygrywałem, pochwale się. <krym> Ale to, to, to dość off-topu. Co ja miałem gadać? Wybiłem się z rytmu. Aha. No, to nie wszystko. kiedy że rano się zalogował na e-maila, Rano zalogowałem się na e-maila, wchodzę, patrzę, a tam okazało się, że wszystkie moje pieniądze z Paypal'a zostały wyczyszczone. Zostały wyczyszczone i, z, i przelane na jakieś, na jakieś konto jakiegoś kurwa Toma, jakiegoś tam, chujablejata yy z Finlandii? Dobrze mówię? Tak, z Finlandii. Yy, I. No i chuj. Nie mam pieniędzy. Zostałem zhakowany. Moje PayPal został zhakowany. Wszystkie moje konta zostały zhakowane. Na, na YouTubie, na, na Twitchu, na PayPalu i na czym jeszcze? I... I chyba to wszystko. No. Także ja wam powiem, że ja już zawiadomiłem o wszystkim, o wszystkim policję, ponieważ to jest sprawa karalna jednak, nie to jest cyberstalking i... Czy dobrze wiem, Cyberstalking? Dobrze. Godom. No, mniej więcej. Coś takiego, jeśli nie, to możecie mi poprawić w komentarzach. Także człowiek y, wygrał, to nie jest jakaś duża stawka, się tam, o, zaś robi jakieś tam małe pieniądze, sprawy w sądzie, w policji i tak dalej, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że człowiek, że człowiek mógł y, może teraz spokojnie, kiedy wszednie ma na mojego Paypala, może dostać się dostęp do mojego konta bankowego, na któryś są większe pieniądze. Także ja chcę się zabezpieczyć jak najszybciej, żeby policja znamierzyła tego gościa, chociaż, naj... chociaż chciałem wam powiedzieć, że już podjąłem co do tego kroki. Także tego Co by wam tu jeszcze powiedzieć? Na szczęście moje konto na smajcie nie ucierpiało na, na, na razie. Na razie. Miejmy nadzieję, że tak, się, tak zostanie. Bo moje konto kurwa w smajcie jest warte więcej niż... niż mam na koncie i na PayPalu w ogóle i wszędzie razem wzięte. Także... No, ale co nie zmienia faktu, że nie chciałbym stracić mojego konta bankowego, także nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Naprawdę, czekam aż policja da jakiś znak, czekam aż coś się stanie. No, myślę, przeformatować komputer jak najszybciej, żeby. Ten, przeformatować komputer jak najszybciej, żeby. w poszukiwaniu jakichś keylogerów i tak dalej. Właśnie skanuję teraz pełne skanowanie komodo mi robi komputera. Ale znając życie ten wirus, ten coilloger jest tak zrobiony, żeby żeby, wirusa, żeby antywirus go nie wykrył i tak dalej. Także jeśli ktoś ma jakiś pomysł, co mogę teraz zrobić w tym momencie, kiedy czekam na to. Czy kiedy czekam i policja nie jest w stanie nic zrobić na razie i czekam na znak życia i tak dalej, to możecie pisać w komentarzach co mogę teraz zrobić i tak dalej. Także byłbym wdzięczny. Mm. Aha, mam, mam jeszcze mam jedną rzecz do powiedzenia. Tak, właściwie to jest chyba moja wina, że mi się gościu zhakował. Ponieważ ja dzień wcześniej, dzień pr jeden przed streamem wyłączyłem antywirusa, ponieważ mam straszne spadki FPS-ów w SMAJCie i wyłączyłem antywirusa. Także tak, Czeco Genius nie wyłącza antywirusa na streama, wamują mu się konto i ryb pieniądze, nie. No, także tego. Także biorę to na klatę z pełną odpowiedzialnością i ponoszę za to odpowiedzialność. Także tego. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Trochę chaotyczny był, no ale co zrobisz? No i to by było w sumie na tyle. Jeśli macie jakieś pomysły, jakieś rady, co bym mógł teraz zrobić w oczekiwaniu na ten, na ten znak od policji, co, co i jak na temat tego gościa i tak dalej. No to piszcie w komentarzach, ja będę wam wdzięczny, chętnie się włączę w dyskusję, i tak dalej. Będę bardzo wdzięczny. Także trzymajcie się do zobaczenia. hoplay, do rychłego zobaczenia. Aha! Bo jeszcze jedna rzecz, na ważniejsza. Przez. Y, przez. Y, ten okres, który. No, będzie tak. Będzie tak na. Kurwa. Ble, ble, nie mogę się wysłowić. Ten okres, który jest teraz dla mnie taki ciężki, kiedy mam cały czas... ten człowiek ma cały czas dostęp do moich kont i tak dalej. Mogę nie, mogę nie streamować. Będę nagrywał wam odcinki na YouTube'a, także subskrybujcie YouTube'a. Będę wam odcinki codziennie wrzucał, ale streamować raczej nie będę, dopóki sprawa się nie wyjaśni, ponieważ. No. To jest niebezpieczne. Ten człowiek nadal może mieć dostęp, jeśli mam Keyloggera na kompie. Mogę, ten człowiek może dalej wejść na mojego streama, może dalej pobanować wszystkich ja, ja niestety, ten człowiek tak dużo osób zbanował, że ja wpisałem kreska unban all także wszyscy, którzy byli zbanowani są, do te, są, wszyscy, którzy byli zbanowani są teraz odbanowani także Jozu, daję Ci drugą szansę, nie spierdol tego i to by było chyba na tyle, także mogę się teraz z Wami pożegnać piszcie w komentarzach co, porady, co mogę zrobić, będę wdzięczny trzymajcie się, do zobaczenia, hopla